Nie, nie jest to tak jak wiesz. Od 100 lat, ale Polskę nie byli, nie byli, ten Amberdolf był i to gówno. I to musi być i już. Musi być. Wszystko musi być. Tak? Nie ma za czym. Proszę pani. Co my tu zadziałamy? Tego wszystkiego. No.
Thank you.
Kamera będzie włączona, a tam jest ciemno i widać ewentualnie tylko cień. No, no to jak widać cień, bo ja i się teraz radzę końcu. Także proszę Państwa, jesteśmy tutaj, jesteśmy tu, jesteśmy tu i... Żeby kradli swoi we własnym domu, budują dom. Proszę Państwa, silnik do szlifierki i cały ten ostrzem, co to może być tak, że to kosztuje też około 3000. Mówi, że 3500 kosztuje. No to więc to. No. Jak to się mówi, że to nie, ja domu nie upilnuję domowego, czyli sobie budują dom, sobie będę zachować, budują, ale to też dla swojej ojczyzny, dla swojej ochrony. I po prostu. Coś jeszcze można wynieść z tych dwóch kombinatorów. Coś jeszcze można, wiesz, przemycić. Coś można jeszcze przemycić. Proszę Państwa, coś można przemycić. Wszystkim piątej kletki brak. Tak. Także Państwo zobacz. No. Także proszę Państwa, żebyśmy my byli Panem Bogiem, to byśmy wszędzie byli, ale wszędzie nie możemy być, bo wiadomo. Tutaj jeden do białej nyski z taką wielką torbą, wiesz, właził, no to zalany, strasznie zalany, pijany. Ja mówię, że
chudy, wysoki, po co on tak pije? A ten inżynierek mówi, no pewnie się źle czuł. Ja mówię, właśnie, się źle czuł, bo co tutaj gadać i o czym gadać, widać, że powinien. No, powinien, tak. No. Radio Kącica. No. Powinien być trzeźwy, a nie jest trzeźwy. Tak. Radio Kącica. To nie jest jednak odpowiedź, proszę Państwa. Także proszę być... No. No, o Marcinie P. mówimy, proszę Państwa, dalej, że... Tak. Marcin P. No. Także widzicie Państwo, nikt nie wchodzi, obcy. No a jak nas tutaj nie było, to przecież my wszystkiego nie widzimy. A jeszcze tam wejście, a jeszcze tam wejście, trzy wejścia. No, także to nie jest takie, proszę Państwa, proste. Przede wszystkim na budowie to nie powinni chlać wódki. I to nie to, że my mamy pilnować, tylko że oni sami o tym powinni wiedzieć, że na budowie się nie pije wódki. No, żeby to było jaśniej. W każdym kącie, to byłoby widać, kto trzeźwy, kto pijany, ale jak jest ciemno, to proszę Państwa, można nawet ukraść. Tutaj też swego czasu, jak Rysio był na dyżurze, proszę Państwa, to też opieprzyli żuraw, no i te miedziane przewody, druty na koszt 4000, to co tam z tego, że rano następnego dnia była policja, powiedziała, że mamy napęczki tego, czyli że z Warszawy tu strasznie w Polsce kradną i nic na to nie poradzisz. No jak się swojego nie pilnuje, no to co? A przecież proszę Państwa, to około godziny 20, bo to do 9 nawet pracowali, około 20 wynieśli to wszystko, wywieźli i Turysio nic nie mógł nawet zauważyć. Niestety. A ten Stasiek, tego tu zwolnili, bo krzykliwy, bo kłótliwy, no wiecie Państwo, ludzie walczą o swoje prawa. Powiedział, a co ty się martwisz, co to na twoim dyżurze opierdzielili ten żuraw? Ja mówię, no nie na moim dyżurze, ale to przecież, jeżeli swoje kradnie, robotnicy swoi, bo to wiecie Państwo, oni jeszcze wciąż myślą, bo tu tak w Polsce jest, że to jest państwowe, komunistyczne, że to jest niczyje, to można brać. No. Komunistyczne, że jest niczyje, to można brać, gdy nadaje nasze radio. Ale że w ogóle Tok FM, Euro, Kącica, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. No to także widzicie Państwo, buziaczki i proszę jeść kaczki. Всего хорошего желаю, сибирского здоровья, кавказского долголетия. No. Ale ruskie przysłowie ruskim przysłowiem, natomiast Oleńka Kowalska z Witolińskiej powiedziała tak. Bądź karowa jak... No nie. Bądź zdarowa jak karowa, krasiwa jak świniaczka. No to po prostu w Warszawie takie są to kobiety inteligentne, szlachetne, że zamiast po rosyjsku ładnie i po szlachecku, to ona mówi, bądź zdarowa, jak karowa, krasiwa, jak świnia. A to dwa przystanki przed Oszą na Jubilerskiej. Oczywiście, że tam był rząd wtedy, może jeszcze jakiś inny był rząd, potem był Real, a teraz jest Oszą. I oni zmieniają te nazwy, żeby nie płacić, proszę Państwa, pieniążków. Jakichś tam podatków. Zmieniają nazwy, czyli, proszę Państwa, ten sam towar, a inna nazwa. No. Także dziady z Londynu myślały, że tu kogoś, wiesz, nabiorą. Kamera pokazuje, kto się na szlifierkę gapi, szlifierkę
kto się jej przygląda, kto sobie myśli, a pomyśli, jak ją jeszcze raz opierdolić. No, no to wtedy to widać. Także ludzie sobie sami robią zły PR, złą opinię sobie robią. I taka historia, i taka sprawa. Państwo zobaczą, że straszne jest pijaństwo. Mówią, że tak jak u Ruskich. Ja przestrzegam, proszę Państwa, zawsze przestrzegałam, żeby po prostu Polacy nie brali wzorca od Ruskich chlania, żeby nie chlali. A oni chlają i co któraś rodzina, to nie jest w komplecie. Także te święta, oni jak mają Babilonki, święta brzucha, teraz na wiosnę będzie, proszę Państwa, święta wielkanocne, znowu będzie święta wielkanocne i proszę Państwa, Suzamen do kupy na glans, będą się zjeżdżać, będą się schodzić. Po co to wszystko? Czy to się Pana Boga oszuka? Przecież Pana Boga się nie nabierze, nie oszuka. Żydzi też dobrze o tym wiedzieli, ale mimo wszystko w księdze Ezechiela jest powiedziane, że Pan opuścił ten kraj, że Jahwe opuścił ten kraj, że Pan nas nie widzi, a oni przecież tam uprawiali też prostytucję, no, bo takie to słowo, że to prostactwo, nie? Prostytucja świątynna, uprawiali prostytucję świątynną. To co to było? Proszę do słownika sięgnąć, no o wszystkim nie jesteśmy w stanie tu powiedzieć, wszystkiego nie jesteśmy w stanie tutaj dopilnować. Jeżeli swojego nie będzie pilnował, to nie będzie nigdy żadnego porządku. A złodzieja to swojego nie upilnujesz, bo złodziej jak swoje kradnie, proszę Państwa, to jak można złodzieja upilnować, gdy nadaje nasze radio. Ale że w ogóle to KPM, Euro, Koncita, Barbie Baby, Langstrom, Extra. I tak, proszę Państwa, w tym stresie, w tych nerwach ludzie rozmawiają, że ja tu na jednym telefonie rozmawiam ze Zbyszkiem, to mi się włączył Rysio, bo wcześniej rozmawiałam z Rysiem. Ten krzyczy, ten wydziwia, no a Rysio jeszcze wykładu swojego nie skończył, ja ze Zbyszkiem skończyłam i jeszcze Rysio gadał, ale ja myślałam już, że on, a jak nie z żoną, to z kimś rozmawia. Tak nadaje, tak gada, przecież ja go nie słucham. Ale patrzę, że się wyłączył i dzwonię do niego jeszcze raz. Mówię, Rysiu, do kogo ty tak gadałeś, bo tutaj Bielecki dzwonił, myśmy dyskutowali, tak dyskutowali i w końcu okazało się, że ty jednocześnie też gadasz. I to było takie śmieszne, kabaretowo się skończyło, proszę Państwa. Po co ten stres i po co te nerwy? No. Czyli na czwartym piętrze teraz tej kamery kolejnego rzutu nie będę podłączać, dlatego że tam jest ciemno, ale mówię jak krowie na rowie, no. Gdzie jest to? A jest, dobra. Państwo zobaczą, jest ciemno, a kamera pięknie zbiera to wszystko, prawda? Jest ciemno, a kamera wszystko to zbiera. Radio Koncita, Tok FM Euro Koncita, Barbie Baby Lunchroom Extra. I przykładowo, ktoś pójdzie patrzeć, obserwować szlifierkę, a ci do torby zapakuje tutaj, wiesz, takich różnych elementów, przedmiotów i rzeczy,
może nawet drobnicy, bo widzę, że coraz droższe to wszystko jest, no to nie upilnujesz, bo jeżeli swoje kradnie, to złodzieja domowego się nie upilnuje. Mówi się, że złodzieja od dziecka to słyszy. Złodzieja domowego się nie upilnuje. Niestety. No to więc nie wiem, po co ten stres, po co te nerwy, że wszystkim piątej klepki brak, dlatego jest stres, dlatego są nerwy. Ale Państwo zobaczą, że ludzie niby są niektórzy kształceni, a są tak prostaccy, że jak popatrzy się w tramwaju tutaj stołecznego miasta Warszawy, o jakie bzdury ludzie się kłócą, robiąc fochy, jakieś takie miny robią z błahego powodu, chcąc się dowartościować, bo jako prostaczka to musi udać księżne, musi udać królewne, musi być kimś więcej, stąd tutaj w tych kolejnych audycjach naszego radia Tok FM, Euro, Conchita Barbie, Baby Langstrom Extra, mówimy o naśladowaniu, o podrabianiu, o takich oszustwach, że na przykład tutaj w Warszawie katolicy chcą naśladować, a utożsamiają się z prawosławnymi z Białego Stoku. Oczywiście, że tutaj Warszawa nigdy prawosławna nie będzie, bo 3 miliony cerkwi coś nie widać, prawosławnych nie ma, a ci, którzy tak powtarzają kurwa, kurwa, kurwa i kopcą te papierosy, mając żółte pazury i palce żółte w ogóle i ordynarnie się do siebie odnosząc, że rodziny tu nie ma, nie wiem po co to 500+, no to Warszawa katolicka nie jest w stanie podrobić na przykład prawosławny Białystok. Niestety, gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Ale takie argumenty się pojawiają, natomiast ja bym jednak był za tym, żeby na nowo podjąć dyskusję o ograniczeniu immunitetów do spraw absolutnie niezbędnych. Była taka propozycja swego czasu, żeby w ogóle immunitet dotyczył wyłącznie tego, co poseł lub senator mówi z mównicy sejmowej lub senackiej w Sejmie. Czyli tylko kwestia tego, co wiąże się ze sprawowaniem mandatu. No nawet jeszcze będzie. To by było wtedy sprowadzenie immunitetu mniej więcej do tego, jak to wygląda w Wielkiej Brytanii, gdzie to, co się mówi poza taką specjalną linią w Izbie Gmin, no nie podlega na przykład posłom cywilnym. Prawda? Tam można w zasadzie powiedzieć wszystko, ale to też tworzy pewne poczucie odpowiedzialności wśród deputowanych. Na razie mamy ten problem. Właśnie sprawa senatora Koguta bardzo dobrze pokazuje, że problem jest. Może ona przypomni, spowoduje, że partie wrócą do tego tematu. Ja bym bardzo chciał przed wyborami w 2019 roku usłyszeć, jakie jest ich stanowisko w tej sprawie. Przedstawiciele naszej formacji odmówili potraktowania jednego ze swoich członków jak zwykłego obywatela RP, nie korzystającego z żadnych przywilejów. To kolejny fragment tego listu. No, rzeczywiście, takie powinny być konsekwencje tej sytuacji i tego pisma, które jest w ogóle. Chociaż w ogóle dziwię, że musimy to można w chwili czytać te listy prezesa Kaczyńskiego do swoich parlamentarzystów upominających ich, że w takich sytuacjach no, powinien się zachować jednak troszkę inaczej. No, gdzieś w nich samych powinno być poczucie pewnej odpowiedzialności. I to jest na dobre imię przez senator, bo cała ta sytuacja jednak nie przysłużyła się dobrze senatowi i pokazała tak naprawdę, że funkcjonuje w parlamencie Związek Zawodowy Polityków i nawet Jarosław Kaczyński nie jest w stanie nich wstrząsnąć. A co do senatu immunitetu, no to też zadziwiająca sprawa, która wyszła tutaj w przekazie pana Koguta, że pan Kogut sam zrzeka się immunitetu, ale jednak jego koledzy postanawiają go bronić i tak naprawdę on nic nie może zrobić, tak? No bo kiedyś się zrzekł immunitetu, no ale skoro koledzy senatorowie go bronią, bo to zamykana sprawa. Jedno uściślenie. Immunitetu pan senator został pozbawiony. W Senacie, tak, dotyczyło aresztu. Nie ma tego immunitetu, ale tak naprawdę organy ścigania nic nie mogą zrobić, no bo tu koledzy senatorowie jednak zdają jego bronić. Być może zamiast podpisywać jakieś lojalki, wydobyć się na listy Prawa i Sprawiedliwości, to Prawo i Sprawiedliwość powinno właśnie przedstawić jakiś projekt zmian w prawie, który takich sytuacji pozwala by końcu uniknąć. Może to krok, słowami chcę zauważyć, to krok właśnie w takim jakimś kierunku, bo widać, że prezes Kaczyński tutaj nie odpuszcza i nie odpuści raczej, a większy problem
samowola parlamentarzystów. To zostawmy w takim razie kwestię tego listu prezesa Kaczyńskiego. Myślę, że ten temat będzie zapewne jeszcze powracał. No teraz temat, który od kilku dni nie schodzi z czołówek gazet, dzienników, właściwie wszystkich mediów. Dziś w Sejmie Joachim Brudziński, szef MSWiA, przedstawił informacje na temat osób i organizacji, które można podejrzewać o propagowanie faszyzmu i innych totalitaryzmów. Oczywiście w Sejmie było bardzo gorąco wokół tego, co dzieje się w Sejmie i tego, co działo się przed tym wystąpieniem ministra. Też było oczywiście bardzo, bardzo gorąco. Panowie, jak ten temat traktować? No bo właściwie są dwie opcje. Jedna mówi o tym, że to jest temat na tyle poważny, że tych grup jest już w Polsce dość sporo. No i do tej pory tak trochę chyba nie chcieliśmy zauważyć tego, że mamy Thank you.
Co jeden facet to kryminalny tutaj, widzicie Państwo, co jeden to kryminalny. Ten gada na tego, ten coś robi, ten coś podwędza, ten gada na tego, ten coś robi, ten podwędza i tak w kółko. Na dobrą sprawę to Sobieszek powinien włączyć światła wcześniej, to nie byłoby kradzieży. A jak on tak oszczędzał, to... Jego wino. Jego wino. Jego wino, bo... Mądry człowiek to na żurawie światła by nie oszczędzał, a to było ciemno jak w dupie u murzyna, wtedy kiedy na dyżurze Rysia ktoś podpiździł druty jakieś miedziane od żurawia na kwotę 4000. Można na Pana Jezusa zwalić, można na każdego. Ale to jest psychologiczne, nisko psychologicznie. A psychologicznie. Głupie po prostu. Pełno złodziei, pełno wariatów, pełno. Ale pani stomatolog myślała, że jak ona zostanie dobrym fachowcem, a będzie się kłóciła codziennie z mężem, rodziną, to dzieci będą rozwydrzone i powinna jeszcze pójść na studia psychologiczne, ale przecież ona najmądrzejsza z całej wsi i ona nigdy, gdyby ktoś tam jej zasugerował, że źle się zachowuje, że źle postępuje, złe wzorce, złe przykłady daje dzieciom, to by ona tego do siebie nigdy nie przyjęła i po prostu byłoby co i jest cały czas. Także w tym dwugodzinnym programie, bo to jest godzina 57-58 minut, w tym dwugodzinnym programie chcemy Państwu dać dużo więcej.